Zadanie jest takie: Do szkolnej grupy poetyckiej należy 10 uczniów. W tym tygodniu każdy z nich napisał dwa wiersze, co reprezentuje wyrażenie 10 razy 2. I mamy do wyboru trzy możliwości. Zatrzymajcie teraz ten film i sprawdźcie, czy potraficie to zadanie rozwiązać samodzielnie. No to po kolei. W grupie poetyckiej jest 10 uczniów, i każdy z nich napisał dwa wiersze. Jeżeli każdy z tych 10 Napisał po dwa wiersze, to mnożąc 10 razy 2, otrzymujemy liczbę wszystkich wierszy. 10 dwójek wierszy. I jeżeli spojrzymy na odpowiedzi, to taka jest właśnie odpowiedź C. Liczba wszystkich wierszy, albo inaczej, łączna liczba wierszy. Jeżeli spojrzymy na odpowiedź A, liczba uczniów, to liczba uczniów to 10. Wynika to bezpośrednio z treści zadania nie 10 razy 2, tylko 10. A w odpowiedzi B, Liczba wierszy, które napisał każdy uczeń, też wynika bezpośrednio z treści zadania, że każdy uczeń napisał dwa wiersze. Druga część treści zadania o tym mówi dwa, a nie 10 razy 2. Zróbmy kolejne zadanie, trochę inne, na które pytanie możemy odpowiedzieć używając działania 3 razy 8. Znowu zatrzymajcie odtwarzanie i zacznijcie od samodzielnej próby odpowiedzi na to pytanie, zanim zrobimy to razem. Przeczytajmy każdą z odpowiedzi i zastanówmy się, na którą z nich da się odpowiedzieć przy pomocy działania 3 razy 8. Ela ma 8 cukierków, w szkole zjadła 3 z nich. Ile Eli zostało cukierków? Czy do odpowiedzi na to pytanie można zastosować mnożenie? Myślę, że na pytanie A można odpowiedzieć tak, że miała 8 cukierków i jeżeli zjadła 3 z nich a my chcemy obliczyć ile jej zostało, to powinniśmy odjąć od 8,3, a nie pomnożyć 8 razy 3. Odpowiedź A nie jest dobra. Nie da się na nią odpowiedzieć przy pomocy mnożenia, a przynajmniej nie mnożenia 8 razy 3. Może ewentualnie jakieś inne liczby mogłyby tu zadziałać w przypadku mnożenia. Bartek ma 8 koszulek, poszedł do sklepu i kupił jeszcze 3 koszulki. Ile Bartek ma teraz koszulek? Czy odpowiadając na to pytanie, powinniśmy skorzystać z mnożenia? Zobaczmy. Ma 8 koszulek i kupił jeszcze 3. To ja bym dodał do tych 8, 3, żeby obliczyć, ile ma teraz. Tu mnożenie nie powinno się pojawić, raczej dodawanie. Też wykreślamy. Sprawdźmy C. W każdym pudełku jest 8 czekoladek. Michał ma 3 takie pudełka. Ile Michał ma łącznie czekoladek? No, i chyba zbliżamy się do prawidłowej odpowiedzi. Ma trzy pudełka. Narysujmy je: jedno, drugie, trzecie pudełko czekoladek i w każdym z nich jest 8 czekoladek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I mamy powiedzieć, ile Michał ma łącznie czekoladek. Ma trzy grupy po 8 i to się da policzyć przy pomocy mnożenia: 3 razy 8: trzy grupy po 8 w każdej, trzy pudełka po 8 czekoladek. Odpowiedź C jest w takim razie super dobra. I jeszcze jeden przykład: na wiosnę Grzegorz chce posadzić w ogrodzie drzewa. Plus dla niego drzew nigdy dosyć. Zaplanował sadzenie drzew w rzędach, w każdym rzędzie 7 drzew i chce, żeby rzędów było 8 którego działania Grzegorz może użyć do obliczenia łącznej liczby drzew, które planuje posadzić. I jeszcze raz zatrzymajcie ten film i policzcie teraz po swojemu sami. Okej, okay, może narysujmy to na zielono, żeby pasowało do drzew. W każdym rzędzie 7 drzew. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I takich rzędów będzie 8. Będę kopiował, żeby było szybciej. Drugi, trzeci, czwarty. Jeszcze chwila, piąty, szósty, siódmy i ósmy. Nie wiem, czy to widzicie, ale nie musimy w tym zadaniu tego obliczyć. Nie musimy podawać liczby drzew, tylko wskazać poprawne działanie. Mamy siedem drzew w każdym rzędzie, i tych rzędów jest osiem. I jeżeli teraz chcemy wiedzieć, ile jest wszystkich kropek w tak ułożonym zestawie, albo wszystkich drzew, to wystarczy pomnożyć osiem razy siedem. I w takim razie prawidłowa jest odpowiedź A: 8 razy 7. Nie musimy tego mnożyć jeszcze raz razy 7, tak jak w odpowiedzi B: 8 razy 7 razy 7, a w odpowiedzi C: 8 plus 7. Zdecydowanie nie otrzymamy w ten sposób liczby wszystkich drzew. Dodawanie nic nam tutaj nie da. Zdecydowanie odpowiedź A: 8 razy 7 jest poprawna. No i zrobione.